I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mamy wiadomości na 9 marca 2019 roku. Dzisiaj tylko jedna audycja, bo wiemy, że w sobotę jest dużo mniej wiadomości, także oczywiście będzie ostatnia albo ostatni odcinek z CZ z Binance, tym, którym to pomaga, cieszę się i o to w tym właśnie chodzi. W niedzielę moim priorytetem jest zrobić kolejną audycję o Satoshi, to jest pierwsza rzecz, i od amatora do inwestora. Potem będziemy się skupiać na innych audycjach. Na pewno podsumowanie tygodnia będzie albo w niedzielę, albo w poniedziałek, gdzie mogę Wam odsłonić rąbka tajemnicy, że walczę o pewien albo pewną nagrodę, żeby dla Was była też w kolejnym losowaniu już pod koniec tego miesiąca albo na początku kwietnia. Zobaczymy dokładnie, kiedy ona będzie. Książki, które mieliście otrzymać, będą dopiero wysłane na dniach, bo dostałem maila z Koń Papryki, że po prostu osoba, która miała wysłać te książki, jest po prostu na dłuższym L4, także będą wysłane lada dzień, także na pewno dostaniecie te książki, bo już tutaj wysłałem maila i z powrotem dostałem odpowiedź, że będą wysłane w jak najbliższym czasie, także zobaczymy, czy po prostu zrobimy teraz losowanie bez książek, żeby te osoby, które dostaną tą książkę, to znaczy jedna, dwie, powiedziały, że przeznaczają ją dalej, także niech mają czas do kolejnego losowania za tym, a tu tylko wylosujemy te nagrody, które właśnie będą dostępne, a na pewno będzie Ledger Nano S, pracuję nad tymi słuchaweczkami dla Was i jeszcze dodatkowa nagroda, którą walczę i zobaczymy, jest, powiem Wam, że lepsza niż Ledger Nano S, można powiedzieć. Także to tyle. Wracamy do wiadomości, bo jest ich parę dzisiaj, można powiedzieć, nie jest za dużo, ale przejdziemy do nich wszystkich, żebyście mieli na sobotę też co jeszcze oglądać, a potem popołudniem ostatnia audycja z CZ z Binance. CoinDesk informuje o tym, że MakerDAO, czyli wszyscy token holderzy, którzy mogą brać udział w głosowaniu, opowiedzieli się za wzrostem oprocentowania za pożyczone Ethereum. To znaczy ci, którzy zostawiają Ethereum pod zastaw na MakerDAO, zamiast 1,5% teraz będą płacić 3,5% za pożyczkę. Także to było przegłosowane oczywiście przez wszystkich MakerDAO token holderów i żeby po prostu jeszcze więcej tutaj mieć zwrotów z takich inwestycji. Także no, idziemy tutaj, można powiedzieć, w kierunku takim, gdzie decydują token holderzy i zdecydowali się na podwyżkę, żeby po prostu więcej brać za pożyczone krypto, które potem można zamienić na dolary czy waluty normalne. No i okej, to jest ich decyzja i widzimy, że zgodnie razem tutaj zagłosowali, gdzie 42 tysiące tokenów, 4% całego supply zadecydowało, a przeciwko było tylko 9 tysięcy. Także widzimy, że będziemy mieć podwyżkę na MakerDAO. Revolut wprowadził taką nową opcję, dzięki której użytkownicy Revoluta będą mogli automatycznie ustawić sobie w ustawieniach zamianę z fiata i krypto na inne fiaty, albo i krypto. Także fiat tu fiat, albo fiat tu krypto. Jeżeli użytkownik automatycznie sobie zaznaczy, że chciałby wymienić dane krypto lub fiaty, po jakiejś cenie może sobie to ustawić automatycznie i wtedy jest to zamieniane. I to jest taka funkcja nowa na Revolucie. Ripple i XRP będzie tutaj miał nowych partnerów. Jednym z nich jest eToro. Znamy już eToro, wiem, że to jest platforma, dzięki której możemy śledzić i nie tylko śledzić, robić te same ruchy, ludzi, którzy naprawdę znają się na tym temacie. To jest platforma scentralizowana, oczywiście można tam kupić też krypto, jak i normalne na giełdzie zwykłej akcje. I dzięki temu teraz będzie nowa funkcja Ripple XRapid, gdzie firma eToro właśnie tutaj bardziej zaczyna adoptować tą funkcję Ripple XRapid, dzięki której będą mogli wysyłać pieniądze lub transakcje pomiędzy tą platformą a użytkownikami. I to będzie XRapid, dlatego na razie tutaj są wdrożone pomysły, adopcja idzie w kierunku XRapid i to jest pierwsza pozytywna wiadomość. Drugą firmą jest Adya, która też będzie chciała właśnie wykorzystać tutaj XRapid. Binance, Changpeng Zhao też mówi o tym, żeby wprowadzić tutaj i postawić na XRapid u siebie na giełdzie. Podpowiada, że w tym momencie z XRapid nic się nie dzieje, ale w przyszłości właśnie chcą postawić na ten
kierunek, Changpeng Zhao. Kolejnym partnerem miałby być SBI Holding, który też by chcieli wykorzystać właśnie XRapid do swoich virtual currencies na swojej stronie. I widzimy też, że ten artykuł przypomina nam o partnerstwie z Bittrexem, Coins, PH, Bitso i Bitstampie. I oczywiście Mercury FX, który już pierwszy raz wysłał płatność, o której mówiliśmy ostatnio, z Wielkiej Brytanii na Filipiny, gdzie klient zapłacił za swój miesiąc miodowy za pomocą XRP. Kolejną wiadomością jest to, że Facebook nadal tutaj zatrudnia w kierunku blockchain. Widzimy, że ten team się powiększa, w tym momencie już 60 pracowników. Także widzimy, że jeszcze ma 20 na ich stronie z pracą. Zobaczmy, czy wejdziemy na tą stronę od razu i zobaczymy. Tak, są dostępne. Dokładnie mamy w Tel Awiw, w Menlo Park, w Kalifornii. Menlo Park widzimy. Najwięcej jest w Wielkiej Brytanii. Widzimy, że też jest San Francisco, czyli Menlo Park dokładniej. I wszystko tutaj jest w blockchainie, czyli 20 ofert pracy. Zostawię linka, może ktoś z naszych słuchaczy chciałby tutaj zaaplikować, po prostu wysłać swoje CV. Cointelegraph tym razem o IBM-ie. Mówi nam o kolejnych patentach na blockchainie. Tym razem odkrywa dwa takie patenty. Jeden z patentów będzie się zajmował bezpieczeństwem sieci, używając blockchaina, a drugi będzie tutaj bardziej skupiony na zarządzaniem danymi, też oczywiście na blockchainie. Także widzimy, że nawet IBM tutaj wchodzi grubo z patentami, drugą taką kryptowalutą, która będzie używać patenty w przyszłości, to będzie Bitcoin SV, o ile dobrze mi wiadomo, gdzie też tych patentów mają bardzo dużo. Jestem ciekaw, jak na to zdecentralizowany blockchain zareaguje w przyszłości. Dajcie znać, może wy wiecie, czy patenty to jest przyszłość na blockchainie. The Daily Hodl mówi tutaj jeszcze raz o tym Engine Coin, że oczywiście mamy kolaborację. Widzicie, skąd to biorę? Collaboration, partnerstwo. Po polsku partnerstwo, pamiętam, że lepiej to się kojarzy, bo kolaboracja wam się kojarzy z pierwszą czy drugą wojną światową. Ok, partnerstwo. Także mamy partnerstwo pomiędzy praktycznie Engine Coin i Samsungiem. Bardziej to tutaj jest potwierdzone na razie ze strony Engine Coin, a nie Samsunga, ale wiemy, że jeżeli chociażby Engine Coin oficjalnie mówi, że nie może więcej zdradzić szczegółów, ale jest takie partnerstwo, to coś jest praktycznie w kuluarach, można powiedzieć, jeżeli chodzi o takie partnerstwo. Także dzisiaj otrzymałem telefon, ale wiecie, około godziny 18, zanim się po prostu wszystko zgra z starego Samsunga, to 2-3 godziny, także w niedzielę na spokojnie sobie tutaj omówimy, co jest w tym telefonie. Czy mamy dokładnie te portfele, podłączę go tutaj pod monitor i sobie będziemy sprawdzać, czy mamy łatwość w dostępie do krypto na Samsung Galaxy S10. Uniwersalny protokół, który ma pod sobą takie firmy jak, to jest koalicja takich firm jak Uphold, Bittrex, Brave, Cred, Blockchain and Berkeley i Certik, ogłosili dzisiaj, że wyjdą ze swoim uniwersalnym dolarem na kryptowalucie, czyli stablecoin. Universal Dollar będzie UPUSD, dokładniej brzmiał, także będą tutaj mieli w porównaniu do 1 do 1, czyli w parze 1 do 1 z dolarem. Jedną z ciekawostek tutaj właśnie w tej funkcji tego stablecoina jest to, że nawet jeżeli stracimy dostęp do swojego klucza, jeżeli mamy dwie lub trzy osoby odpowiedzialne, wtedy jeżeli dwie osoby z trzech potwierdzą, że taka rzecz się zdarzyła i jest zgodność, to wtedy możemy dostać te dolary, kryptowalucie oczywiście, Universal Dollar, z powrotem na naszą własność. Nawet możemy nominować osoby, które w przyszłości, jeżeli coś nam się zdarzy, tutaj z tego wynika, prawdopodobnie to też może ta osoba w przyszłości mieć dostęp do naszych kryptowalut, czyli taka jakby mini funkcja w cudzysłowie spadku, że ktoś może jeszcze po nas mieć dostęp do tych kryptowalut, czyli do tego stablecoina. Nawet tu będzie funkcja do tego, żeby mieć kontrolę albo wydelegować komuś kontrolę. Jeżeli mamy na przykład scentralizowaną jednostkę, która za nas ewentualnie tymi dolarami, czyli tym stablecoinem obraca, my możemy dać mu
taką właśnie, taki dostęp do tych, do tego stablecoina. Także widzimy, że to jest dużo nowych funkcji, które będą występować w tym stablecoinie. Kompary.pl tym razem o kryptozwolennikach. Wieszczą odbicie na Bitcoinie. Czy już czas na hossę? Sprawdźmy. W ostatnim czasie możemy obserwować wyhamowanie spadków na rynku Bitcoina. Co prawda, euforii ze strony kupujących jeszcze nie widać. Niemniej w środowisku kryptozwolenników słychać już pogłoski o możliwej hossie. Czy tylko chwilowe złudzenie? Czy może rzeczywiście wzrosty na Bitcoinie mają szansę się pojawić? Sprawdźmy właśnie w tym artykule. Zwolennicy Bitcoina mają pierwsze powody do zadowolenia. Po raz pierwszy od wielu miesięcy kurs BTC USD notuje wzrosty. W lutym stopa wzrostu wyniosła 10,4%. Biorąc pod uwagę ostatnie 10 miesięcy, jest to bardzo dobry wynik. Poziom 4000 dolarów został jednak przekroczony jedynie na chwilę i aktualnie kurs konsoliduje nieznacznie poniżej. Większość analityków rynku kryptowalutowego jest jednak w dalszym ciągu nastawiona negatywnie do Bitcoina. Wcale się im nie dziwię. Patrząc na wykres, nie widać jeszcze pozytywnych sygnałów, które zapowiadałyby jakiekolwiek większe wzrosty. Oczywiście, nigdy nie wiadomo, kiedy trend się odwróci, jednak ekscytowanie się każdym odbiciem nie jest niczym dobrym. Dopóki rynek wyznacza coraz to niższe szczyty i dołki, znajdujemy się w trendzie spadkowym i to nie podlega dyskusji. To jest po prostu trend, już tutaj dodaję. Nie walczymy z trendem, nigdy. Dopóki nie wejdziemy powyżej 5000 dolarów czy 5,5 i będziemy mieć, tak jak tutaj powiedział ten artykuł, wyższe doły, wyższe góry. Równie dobrze, rynek kryptowalut może zastygnąć i utrzymywać się nawet kilka lat w konsolidacji. Zanim zobaczymy na nim większe ruchy, czas pokaże. Sytuacja techniczna na kursie BTC USD. Patrząc na rynek pod względem analizy technicznej, na razie nie ma żadnych sygnałów do większej korekty. Co prawda, korekta wzrostowa może się pojawić, jednak byłbym bardzo sceptyczny co do pogłosek w możliwej hossie. Moim zdaniem dopiero wyjście ceny powyżej 6000 dolarów będzie sygnałem do zakupów. Widzicie? To, co mówimy właśnie tutaj. Dopiero wtedy. Także dopóki nie dojdziemy do takich cen, na razie spokojnie. Będzie dużo newsów, już jesteśmy w hoście, już nie ma problemu. Także uważajcie właśnie na to. Aktualnie nie wykluczałbym jeszcze pogłębienia dołków, a najprawdopodobniejszym scenariuszem wydaje się dalsza konsolidacja w okolicach 4000 dolarów. Dajcie znać, co wy myślicie. Ja na koniec przeczytam jedną wersję z naszych użytkowników, który dzisiaj mi wysłał maila. Co on myśli? Co tutaj się wydarzy? Dla tych, co inwestują w Ethereum, warto się zastanowić, że coraz więcej artykułów wychodzi o tym, że trzeba się zastanowić, czy inwestować w Ethereum, jeżeli mamy tyle niewiadomych, jeżeli chodzi o to, że mamy ten fork, który nie jest do końca jeszcze tutaj potwierdzony i jakie mogą wystąpić tutaj problemy w tym właśnie forku. Więc zapraszam do tego artykułu, który mówi dokładnie o tym i jeszcze jeden tutaj artykuł, który mówi o tym, że Ethereum Proof of Stake nie jest stabilny, że po prostu nie będzie tutaj, dopóki nie wydarzy się jakiś wzrost kosmiczny ceny, że nie będzie po prostu opłacalne to utrzymanie takiego blockchaina na Proof of Stake, jeżeli oczywiście nie będzie dużych wzrostów, gdzie tutaj z powrotem Vitalik uderzył od razu i mówi, że to jest nieprawdą, ale ktoś tutaj zrobił porządny research, który mówi, że jeżeli naprawdę cena nie wyskoczy wyżej, ktoś tutaj zrobił obliczenia matematyczne, ile tutaj jest stejkowania w przyszłości, że po prostu nie będzie się opłacać to ludziom, którzy będą nawet na Ethereum Proof of Stake. Także warto sobie wszystkie rzeczy wziąć pod lupę, jeżeli chodzi o Ethereum i jeżeli Fidelity czy inne jeszcze do tego firmy będą tutaj się wstrzymywać od inwestowania w Ethereum, no to trzeba tutaj dokładnie się zastanowić, czy coś tutaj nie będzie kolidowało właśnie z ukończeniem tego Proof of Stake, bo zawsze łatwiej jest od podstaw zrobić nowy chain na Proof of Stake niż zmieniać z Proof of Work do Proof of Stake. I tu będzie ciężki orzech do zgryzienia, ale pamiętajmy, że Ethereum ma największą ilość deweloperów w blockchainie. BitHub.pl mówi o IKEA. Pracuje nad energetycznym projektem blockchain. Space 10, centrum badań przedsiębiorstwa IKEA, producenta mebli oraz dekoracji domowych, pracuje nad prototypem zastosowania mikrosieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem technologii blockchain. Laboratorium badawcze Space 10 zamierza wykorzystać odnawialne źródła energii, energię słoneczną i połączyć ją z platformą blockchain. Prototyp ma przewidzieć, jakie korzyści może przynieść utworzenie pełnej infrastruktury
energetycznej dla lokalnych społeczności. SolarWheels pokazuje, że podczas pracy z rozwojem technologii takich jak panele słoneczne, mikrosieci i blockchain otwierają się zupełnie nowe możliwości. Instalacje fotowoltaiczne off-grid pozwalają ludziom przeskoczyć tradycyjną sieć elektryczną, powiedział Bas van der Poel ze Space10. W IKEA zawsze szukamy innowacyjnych pomysłów, które mogą pomóc w poprawianiu jakości życia na naszej planecie, powiedział Trior Winter IKEA Group. Także widzicie, że nawet tutaj IKEA zastanawia się nad technologią blockchain. Bitka.pl zapraszam. A tutaj potwierdzenie tego, że Ethereum ma największą ilość deweloperów, mówiliśmy o tym wcześniej, gdzie około dzisiaj to jest 4352 miesięcznych deweloperów, którzy pracują nad projektem Ethereum. Nano widzimy, że tutaj ma nowy upgrade, gdzie transakcja jest wykonywana poniżej 1 sekundy. Także super, hiper szybki blockchain, jeżeli chodzi o transakcje, powyżej 1,8 miliona transakcji było właśnie poniżej 1 sekundy. To jest średnia. Także widzimy, że możemy to sprawdzić na NanoSpeed Live dokładnie, gdzie widzimy, gdzie możemy sobie wpisać na przykład z Nowego Jorku, ile do Frankfurtu czasu nam zajmie wysłanie nano. Sprawdźmy. A więc mamy w tym momencie około niecałe pół albo ponad pół sekundy. Także widzimy, że super, hiper, ekstra szybkie nano. Widzę, że portfel Kowalskiego tutaj będzie zadowolony tą informacją. IOTA zrobi demonstrację swojej technologii w brytyjskim parlamencie. Także widzimy, że mogą tutaj dużo zdziałać, jeżeli chodzi o swoją technologię. Pokażą, co potrafią. Dokładnie to się odbędzie 18 marca. Kolejne ciekawe auto, tym razem w Wiennie, HODL 94. Także pamiętamy, hodlujemy, tym bardziej jak kupujemy na najniższych cenach Bitcoina. Nigdy wchodź się na najwyższym punkcie. Cointelegraph tym razem mówi o Swissquote Banking, czyli wiemy, że oni tutaj są w Szwajcarii i zajmą się crypto custody, czyli będą przechowywać profesjonalnie kryptowaluty. Także widzimy, że jeżeli takie firmy wchodzą, jak takie banki ze Szwajcarii, to musimy mieć tutaj wielką adopcję i przyszłość w tym kierunku. A jeżeli chodzi o Północną Koreę, czytamy na Cointelegraph, to 670 milionów udało im się zdobyć za pomocą różnych haków i to było pomiędzy rokiem 2015 a 2018. Także widzimy, że bardzo dużo pieniędzy Północna Korea zdobyła tym sposobem. No ale zobaczcie, połączmy kropki. Już ostatnia wiadomość na dzisiaj. Tym razem Vitalik Buterin mówi o tym, że może jedna z propozycji powinna nam tutaj dać nowy zastrzyk gotówki. Można przeczytać pomiędzy wyrazami tej propozycji. Bo dlaczego o tym mówimy? A więc Vitalik Buterin proponuje, żeby nawet pomiędzy portfelami giełd czy innych tutaj wewnętrznych portfeli używać chociaż takiej symbolicznej opłaty jednego GUI za przesył pomiędzy tymi portfelami, bo wiemy, że jeżeli już coś jest na scentralizowanej giełdzie czy powiedzmy jakichś wewnętrznych portfelach, to wtedy nie płaci się za przesył danego krypto, czyli dla Ethereum w tym wypadku. I tutaj Vitalik proponuje, że może warto zastanowić się właśnie nad taką nową sposobnością. Mówi o tym, żeby po prostu wspierać społeczność i normy społeczności w Ethereum. I jeden tutaj z komentatorów powiedział, że kiedyś próbowali to zrobić na Bitcoinie, też w BTC Wallet. I ludzie nie byli tutaj zadowoleni tym, że muszą za coś płacić, kiedy w przeszłości to było za darmo. Także w końcu nie wyszło to i zrezygnowali z takiej opcji. Także widzimy, że coś jest tutaj na rzeczy, bo jeżeli Vitalik mówi z jednej strony, że nie ma problemu, jest Ethereum wystarczający tutaj i odpowiada na wszystkie pytania, że nie ma problemu z płynnością, nawet w Proof of Stake w przyszłości, a tutaj z drugiej strony proponuje, żeby pomiędzy portfelami, nawet w Ethereum, płacić gaz za wewnętrzne transakcje na giełdach czy portfelach wewnętrznych. Można to dwojako rozumieć. Ja to zostawiam dla Was, my tutaj się zastanawiamy i będziemy się zastanawiać dalej. Ja życzę Wam wspaniałej soboty. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.